W niedzielę 13 października w warsztacie terapii zajęciowej w przewozie odbyło się spotkanie pod tytułem Otwarte drzwi WTZ, podnoszenie świadomości o niepełnosprawności. W wydarzeniu tym uczestniczyli przyszli terapeuci, słuchacze kierunku terapeuta zajęciowy Szkoły Policjalnej SKK w Warszawie, osoby planujące w przyszłości pracę z osobami niepełnosprawnymi, a także pracownicy warsztatu, przedstawiciele naszej gminy, zastępca burmistrza do spraw społecznych Robert Boryczka i dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Urzędzie Miejskim Louisa Prus oraz przedstawiciele placówek zaprzyjaźnionych z warsztatem. Celem spotkania było ukazanie potrzeby terapii oraz jej wpływu na osoby niepełnosprawne i ich rodziny. W ramach tego wydarzenia pracownicy warsztatu terapii zajęciowej mieli okazję podzielić się ze zgromadzonymi swoimi doświadczeniami, wiedzą, pokazać placówkę, opowiedzieć o pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz o wspólnych działaniach. Poza tym dla gości zorganizowano warsztat. Staty ceramiczne, w trakcie których wszyscy świetnie się bawili.